początku. Na ziemi to nie ma porządku, w niebie mówiąc szczerze, ma to sens, logikę, życiową lirykę. Każdy z nas ma swoją drogę, którą idzie, każdego dnia zawsze. Pamiętaj bracie, jak jest porządek na ziemi, to jest cisza w niebie, a diabł wtedy na ziemi nie istnieje. Na ziemi i w niebie jest wtedy miłość, szacunek do siostry brata, do ulicznego kamrada, miłość do rodziny. Znikają wtedy złe winy, znikają wszystkie problemy. Na ziemi jak nie ma hajsu, to nie ma normalnego życia. W życiu liczy się rodzina, przyjaciele, koledzy, znajomi. Uwaga na niebieskie skredy, jak nie ma porządku na ziemi, to jest burdel, syf, nieład. Do tego dochodzi polityczny schemat. Jest XXI wiek, nowa era, MCP dalej działa na lirycznych sterach. Pokonana kolejna życiowa bachariera. Jak nie ma hajsu, to do pracy trzeba zapierdalać. Trzeba się starać, by wszystko w życiu było dobrze, postępować mądrze, by życie było bardzo proste. Jak nie ma weny, to nie ma pomysłów na nowe traki, to wtedy leżą długopisy, białe kartki czekające na hawenę. Naprawdę w trakach, a nie na ziemię. Uwaga też na KDW element. Gdy mam wenę, przelewam to co widzę, to co słyszę, kładę na białą kartkę lirykę. Uważam to co w nich piszę, niech milczę, a kładę na kartkę to co wokół siebie dzieje. Mam nadzieję, że obrazy, które do was docierają, mają ręce, nogi, głowę. Niektóre są lightowe, a inne hardkorowe. Mój styl jest uliczny, twardy, na twarzy mam uliczne barwy. We własnym mieście znam wszystkie hip-hopowe, kibicowskie bandy. Już nigdy nie będzie porządku na świecie. Wczoraj było słońce i było za gorąco, dziś jest mokro, co z tym światem dzieje się, hemordo? Że niedawno twój ziomek był twoim bratem, a teraz jest twym katem. Nieraz to ty sam musiałeś wracać za dialu wieczorową porą w chatę. Nie każdy ziomek jest twym bratem, na niektórych zajdzie się też konfidencki papier. To prawda, nie bajer, jak nie ma weny, to trzeba czekać na nią w nocy. Wtedy ona przychodzi z niechanacka, leci jedna, druga, trzecia, piąta, zapisana zwrotkami kartka. Opisane są zdarzenia życia wzięte na uliczek faktach. Jak nie ma hajsu, to nie ma kolegów, toho nie ma picia. Znika też wtedy do nagrywania wspólna liryka na bitach. Nie wiadomo kogo jest to wina, z całego planu wychodzi wielka lipa. Przez takie gówno rozpada się ekipa. Ja przestałem wnikać, bo mam swoje i na swoim mam gdzie nagrywać. A jak będzie trzeba, to się też piwka sam napiję. Na nowy numer, temat sobie w głowie sam rozminię. Ja już nikomu nie jestem nic, nikomu winien.